Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy na seansie psychologicznym w kinie Bodo. Oglądaliśmy wspólnie z Państwem film Via Carpatia i jest już z nami Kasper Bajon, który wspólnie z Klarą Kochańską Bajon właśnie wymyślili i zrealizowali ten film. Dziękuję. To co? Tak, powiedzieliśmy parę słów przed filmem o tej historii, ponieważ uznaliśmy, że no, warto ten kontekst znać. Tak, ten kontekst, co było inspiracją do tej historii, ten kontekst taki na wpół też dokumentalny. Ale może zanim przejdziemy dalej już tak do historii, do bohaterów, to może byś powiedział o tym coś więcej, bo myślę, że to ma duże znaczenie dla filmu. No myśmy ten film zrobili w 6 osób z Julką i Piotrem, którzy są głównymi bohaterami, są małżeństwem w życiu. Z parą operatorów i we dwójkę chcieliśmy zrobić. My wiedzieliśmy jakby, składając różne projekty do PISF-u i próbując przejść przez jakby cały ten etap produkcyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tak jak wszędzie on długo trwa, chcieliśmy zrobić film akurat w konkretnym momencie, w tym latem 2016 roku, więc wiedzieliśmy, że tylko jedyna możliwość jest taka, że musimy to zrobić możliwie własnymi siłami i możliwie skromnym budżetem i skromnymi środkami. Chcieliśmy pojechać na granicę. Pomysł był na początku taki, że w ogóle chcieliśmy pojechać na tę granicę macedońsko-grecką, zobaczyć obóz Idomeni, co tam się dzieje. Chcieliśmy to jakoś opowiedzieć i potem, mimo że znaliśmy dobrze Piotrka Borowskiego, a dużo lepiej co prawda Julkę, ale też no, znaliśmy i nie wiedzieliśmy, że jakby jego historia w jakiś sposób wpisuje się w to, bo on rzeczywiście, jego tata jest Irakijczykiem, jego tata przebywa w jednym z obozów, co prawda teraz w Libanie. I historia jest taka, że kilkakrotnie rodzina podejmowała próby kontaktu. Kontakt jest właśnie, tak jest jak w filmie, on jest raz w tygodniu telefoniczny. Co prawda te telefony ciągle się zmieniają, ale on jest, natomiast próby wydostania go stamtąd. Natomiast to nigdy się nie udało, oni nigdy nie pojechali, ani ten tata też tak nigdy nie wyraził aż takiej wielkiej chęci, że chciałby przyjechać tutaj. No i w ten sposób jakby Piotr nam zaczął pewne rzeczy opowiadać i ten, powiedziałbym, ciężar historii też w dużej mierze został też przerzucony wtedy na Julkę i Piotra, ponieważ oni no, wiedzą o sobie znacznie więcej niż my wiedzieliśmy, tak? I oni jakby się już gdzieś tej historii prowadzili. Znaczy najpierw był pomysł, a potem historia Piotra. No, tak, pomysł był po prostu, żeby zrobić film improwizowany, pojechać na ten. I jakby Piotr nam... I pomysł był, i zaczęliśmy rozmawiać o tym i chcieliśmy, potem to się zaczęło tak rodzić dokładnie, że był, zdaliśmy sobie sprawę nagle, że ludzi z kraju, z Azji mniejszej, jak również z północy Afryki, z Magrebu jest w Polsce wcale nie mało, bo w latach 60., głównie 70. przyjeżdżali tutaj na studia, studiowali, wielu z nich zostawało. Wielu z nich miało żony Polki, wyjeżdżali gdzieś, oni tutaj byli. To potem, no i zaczęliśmy rozmyślać o tym, co by było, gdyby taka osoba doszłoby do spotkania tej rodziny. No i wtedy pomyśleliśmy o aktorze, zaczęliśmy myśleć. No i jakby Piotr był jedyną dla nas oczywistą, szczególnie też, że jest naszym przyjacielem, jakby oczywistą kandydaturą. No i on jakby wniósł już cały ten bagaż też taki, powiedziałbym, dokumentalno-psychologiczny właśnie, znaczy to wszystko, co powoduje, jak on działał, dużo nam rzeczy powiedział, pewnie pokazał to jakby, znając kontekst dużo lepiej niż my, tak? Znaczy jego mama nam pomogła, więc to jakby wszystko na tym zostało oparte, tak? Ale na początku była jakby chęć trochę skonfrontowania się też, bo to w ogóle się tak zaczęło, że część naszych znajomych jeździła do Preszewa, to jest na granicy macedońsko-serbskiej, jakby trochę wcześniej, gdzie był obóz dla uchodźców i oni tam jeździli jako obserwatorzy, którzy mieli obserwować to, żeby
no, żeby tam się różne rzeczy nie działy. Była tam mafia taksówkowa jednocześnie, która tych ludzi okradała, więc byli wysyłani wolontariusze, którzy dawali im wodę, przeprowadzali ich z jednej strony jakby granicy na drugą stronę i prowadzili do takich punktów zbiorczych, skąd oni jechali do innych obozów. No i oni nam opowiadali pewne rzeczy i to się kompletnie nie zgadzało z pewnym przekazem medialnym, który był bardzo silny wtedy. Przekaz medialny silny był z jednej strony taki, że przede wszystkim, że to młodzi mężczyźni tutaj zmierzają, co nie było prawdą. Młodzi mężczyźni stanowili tam naprawdę, to było odsetek, to było o ten, natomiast głównie to były rodziny, głównie to były kobiety, które już z bardzo daleka szły na piechotę, oni byli wycieńczeni, ale że ta, bo tak się też stworzył jakaś taka narracja pewnej fali płynącej, że to nie było tak, że to jakaś była fala, no i trochę chcieliśmy jakby się z tym skonfrontować, też nie wiedzieliśmy jakby co my możemy zrobić jakby jako poszczególne osoby. Pomyśleliśmy sobie, że jakby skierowanie kamery trochę na nas samych bardziej tak naprawdę niż na tamtych ludzi, ponieważ z tego względu, że nas jakoś dotknęła ta nasza gdzieś tam pewna jednak obojętność względem siebie, tak? Przez to i nas chcieliśmy pokazać jakby w kontekście tego i tam po prostu pojechać. Stąd wybór był od początku też jasny, bo my nie wiedzieliśmy, co tam zastaniemy. Do samego końca, do samego... My, niby jest świat zglobalizowany, niby są media, my do dnia przed tym, jak pojechaliśmy do obozu Widomeni, nie wiedzieliśmy, czy ten obóz jest już, czy został zlikwidowany. On był likwidowany, ale tam było 15 do 20 tysięcy ludzi, no, tak się nie da po prostu, więc nie wiedzieliśmy, co tam zastaniemy, tak? I nikt nam nie był w stanie powiedzieć, co tam zastaniemy, więc jakby wiedzieliśmy, że jakby nasze doświadczenie pewne jest, będzie tutaj też tematem, tak? No i to jakby tak to było robione, myśmy przejechali tę trasę, dokładnie tę trasę, które widzieliśmy i którymi ci ludzie jakby szli z południa na północ. Byliśmy w miejscach, w których oni byli, ale ich nie spotykaliśmy praktycznie. Poza 5 osobami, które spotkaliśmy na swojej drodze, nie spotkaliśmy praktycznie nikogo. Widzieliśmy ślady. Te wszystkie ślady, które tu są, czy ubrania na płotach, napisy na ścianach, jakieś takie pozostałości, ktoś tam się przechadzający, ktoś ten, natomiast tej fali nie było. Ona po prostu nie... już gdzieś się jakby też rozpłynęła, rozpierzchła się w sensie medialnym, znaczy, bo też inne rzeczy zaczęły się pojawiać wtedy w mediach, bo to było euro, potem jak myśmy jechali, zaraz był zamach w Nicei, no i pucz w Turcji. I jakby ten proces jakby odchodzenia od tego tematu zaczął postępować, a jednocześnie granica była przesuwana coraz bardziej na południe Europy, na granicę turecko, w końcu turecko-grecką, potem zostać przesunięta właściwie właśnie do Libanu gdzieś tam. I tam jakby Liban jest tym buforowym teraz miejscem. No więc to tak jakby była tego, tak to mniej więcej wyglądało. Powiedziałeś o tym, że na poły osobista historia, albo Piotr, tak? Wasza potrzeba, żeby ten temat podjąć, ze względu na to, jak on jest pokazywany w mediach. Pierwszy ekran filmu to jest, historia jest fikcyjna, ale świat przedstawiony jest rzeczywisty. Ja się też tak zastanawiam nad tym, jak się pracuje nad filmem. Mam na myśli uruchomienie tych emocji, wykorzystując warsztat aktorski, a jednocześnie przeniesienie tego na scenariusz, jeśli te elementy osobiste, o których powiedziałeś, tak silnie się łączą. Jak jest pomysł na to, żeby to uchwycić w tak wielu symbolicznych scenach, które widzieliśmy na ekranie? To jest tak, że to jest no, mieliśmy parę aktorów. Julka jest na przykład aktorką bardzo świadomą i myślę, że z jednym w ogóle z najlepszych warsztatów aktorskich w Polsce. Więc ona ma ten. Piotr jest jakby aktorem bardziej chyba intuicyjnym w tym sensie, że ten Piotr przeżył coś w tym jak myśmy właściwie on sobie, mieliśmy takie wrażenie, że właśnie po tych wszystkich rzeczach Julka jest jakby jego przewodnikiem. To się tak zaczynało, że na początku w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Takie miał wrażenie, w ogóle co my robimy i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie, to było ciekawe, on potem bardzo w to mocno wszedł.
I było coś takiego, że my musieliśmy dokręcić jakieś tam sceny rok później po realizacji tego materiału głównego. I on już bardzo wtedy w ogóle się otworzył, już był bardzo taki mocny. I on ewidentnie mówi, że on coś zamknął tym filmem. Mhm. Co on przeżył, jakby jakie tam doszło do jakich rzeczy, do jakich przełamań, to można się tylko domyśleć. Natomiast on tylko tak półsłówkami nam mówił, ale to było widać, tak? Jak była scena nad rzeką, to on naprawdę się rozpłakał. Mhm. To nie jest warsztat aktorski, znaczy, że nikt mu nie powiedział, Piotr, teraz masz płakać. On po prostu się tam rozpadł kompletnie gdzieś tam. Natomiast Julka zagrała na takim minimalizmie swoim bardzo, ona rzadko tak robi, ale bardzo się wyciszyła przez to, żeby właśnie trochę dać mu jakąś taką przestrzeń, żeby on mógł wejść, bo jednak z aktorami jest trochę tak jak, nie wiem, ze sportowcami w pewnym sensie, znaczy, że Julka jednak jest aktorką bardzo znaną, bardzo doświadczoną i bardzo docenioną, natomiast Piotr nie jest aktorem aż tak znanym, przez to w samym byciu już Julka mogłaby go bardzo zdominować, bardzo, znaczy w tym sensie, że ten, no ale przez to, że oni byli parą, no to oni jakby zaczęli grać do jednej bramki, nie było takiego aktorskiego rywalizacji, spięcia czy pokazywania sobie czegoś, więc to było ciekawe. No i to było ciekawe też o tyle, że oni dużo więcej wiedzieli już o tych postaciach niż my z Klarą, znaczy, że i to już zawsze tak będzie. Co oni tam, oni widzą coś, ja zawsze jak rozmawiamy o tym filmie, każdy w tym filmie widzi coś, ja zawsze jak się film ogląda, to każdy widzi coś innego, ale my jako osoby to mieliśmy na przykład coś takiego, no coś zupełnie innego Piotr i Julka w tym widzą. Piotr to ma swoją historię, natomiast my na przykład mamy jakiś pewien obraz takiego, myślimy, rejestracji performansu, tak kiedyś było, że jak jest pewien performance, pewne zdarzenie i myśmy je zarejestrowani, to dla nas jest bardzo ważne. Że na przykład myśmy to, dlatego jest ta tablica na początku, myśmy nic nie inscenizowali w tym świecie. Ten świat wygląda tak, jak wygląda w tym momencie, w którym myśmy się tam zjawili, postawili kamerę tak, żeby zobaczyła to i to innego. Nie puszczaliśmy samochodów. Samochody, które przyjechały, to były samochody, które jechały. A pewnie czymś jeszcze zupełnie innym jest dla Julka i Zuzy, którzy robili zdjęcia, tak? To jest to i to jest to. Czasem my się spotykamy, bo jesteśmy przyjaciółmi i rozmawiamy o tym, to czasem ktoś coś powie. Natomiast tak widać, że każdy ma coś inaczej tutaj. Ponieważ to jest sens psychologiczny, tutaj przemycamy takie właśnie wątki dotyczące właśnie tego, co może nam pomóc jakoś właśnie ze sobą się skontaktować, tak? Jakoś coś poczuć, coś przeżyć, coś zrozumieć. To tak właśnie chcę powiedzieć, jak powiedziałeś o Piotrze, że to było dla niego jakaś taka historia, która mu coś zamknęła. Jakie to jest, myślę, ważne, po pierwsze, jakoś znajomość, korzeni, prawda, jakiegoś takiego... Tożsamość, tak, to jakby jedna rzecz. A druga, jakie znaczenie mają pewne właśnie takie, w jakimś sensie, takie symboliczne doświadczenia też właśnie, nie, że się gdzieś pojedzie, że się coś zobaczy, jakby te wszystkie takie historie, na przykład właśnie, że chce się na przykład poznać, nie wiem, kraj, w którym żył nasz ojciec, chociaż już dawno nie żyje, nie? To jest bardzo ważne dla takiego psychologicznego procesu. Wydaje się, że na pewno jakby... normalnie film jest jakby pewnym budowaniem pewnego świata. Znaczy, nie, większość filmów jest pewnym budowaniem świata. Co ciekawe jest, to świat zawsze oparty o jakiś realizm, coraz większy niby. Znaczy, oglądamy film Spider-Man, facet chodzi po ścianach, ale to jest w ramach pewnego niby realizmu. Znaczy, że to jest tak niby pokazane, że my mamy uwierzyć, wejść w to i powiedzieć, no tak, no to jest nasz świat, no tylko, że facet chodzi po ścianach. No, ale... Natomiast my jakby wyszliśmy od pewnego założenia jakby takiego realizmu, jakby powiedzieć, w ogóle to ja jeszcze nie powiedziałem tego chyba w żadnych wywiadach, myśmy czy gdzieś jak rozmawialiśmy, ale bardzo ważnym, tak, ale bardzo ważnym punktem wyjścia, bo rozmawialiśmy, był teatr ubogi Grotowskiego dla nas, że my chcieliśmy w ogóle zrobić kino ubogie, w tym sensie, że chcieliśmy jak najbardziej je ograniczyć. I tak nam nie wyszło, moim zdaniem. Paradoksalnie, żeby zrobić... Znaczy, bo też mamy spięcia z Klarą. No, ja to w ogóle... maksymalnie, żeby to obciąć, żeby aktorzy się nie malowali, żeby
nie podkręcać realizmu, tak, żeby nie robić prawie zbliżeń za dużych, bo nie, takich zbliżeń w życiu nie ma, żeby pewne rzeczy ograniczyć do tylko półsłówek, żeby pokazać, jak jest droga, to droga jest nudna, nic się w niej nie dzieje, można wyjść na stację benzynową, na tej stacji benzynowej przeważnie nigdy się nic nie dzieje, żeby to wszystko po prostu stłoczyć maksymalnie i żeby i w tym pewnym ubóstwie jakoś Piotrek się zaczął właśnie odnajdywać, bo to jakby go zaczął zbliżać do tego, że mówiliśmy cały czas, Piotrek, nie graj, no nie ten, Julka, nie graj, tak? I oni to jakby złapali, tak? I oni gdzieś tam siedzieli, dla nich też było w pewnym momencie, no bo to zawsze jest trudne, gdzie tu jest fikcja, a gdzie jest prawda, tak? No bo oni nie są tacy do końca, nie znam. A jednocześnie imiona mają własne. Tak, imiona mają własne, bo jak zaczynali mówić na przykład do siebie innymi imionami, też mieliśmy taki problem, to w ogóle nic nie wychodziło. A z drugiej strony nie ma, mało znam osób tak świadomych i w ogóle tam, jak Julka. Więc bohaterka grana tutaj przez Julkę nie jest Julką, no bo jakby to jest zupełnie co innego. A jednak pokazuje jakiś pewien pokłady, które są w każdym człowieku, także pewnego może indyferentyzmu na pewne rzeczy, tak? Więc to było dość zaskakujące i dla ich małżeństwa, dla ich pewnie relacji, też jako przy bohaterów, to procesy były ciekawe. Bo my też nie robimy z tego tajemnicy, bo nie wiem, czy mówiłem, że to były trzy małżeństwa robiły ten i nadal są małżeństwami, więc nie było jakoś nic, i w tej samej konfiguracji, tak, więc nie było już tutaj żadnych jakichś wielkich takich napięć. Każdy jakby to gdzieś przeżywał, ale też szanując te inne osoby. Doszło może do dwóch kłótni tak naprawdę takich, i to takich po 15 minutach się o nich zapomina. Tak? Więc naprawdę to był zgrany wyjazd, tak, w Anglii. Powiedziałeś, że właśnie tam jest też dużo takich scen, gdzie się nic nie dzieje, też pozornie nic, prawda? Bo właśnie mijamy tam po drodze, jest taka jedna scena, że mijamy na tej autostradzie, tej drodze ekspresowej uchodźców właśnie. Tak, grupę uchodźców, oni tam. Tam ktoś się przebiera właśnie. Tak, przebierają się z galabije, ktoś zdejmuje, ktoś jest. To się jakby tam wszystko, ale myśmy jakby tego nie... Tak, nie, tak. Nie, po prostu byliśmy na parkingu, postawiliśmy kamerę, coś tam ten i akurat to się wydarzyło, mieliśmy takie... Ale też między nimi, prawda? Tak. Że niby się nic nie dzieje, ale jakaś mina, jakiś gest, tak, jakieś słowo bardzo dużo wyraża. No przecież to jest bardzo wymagające dla widza kino. Wymagające dużej takiej rzeczywiście wrażliwości na wychwycenie takich bardzo subtelnych sygnałów. Znaczy trzeba bardzo sobą ten film wypełnić. Mm-hmm. Znaczy w tym sensie, że jakby trzeba dużo dać od siebie. Jeżeli jakby się albo nie jest się na to gotowym, albo się czegoś innego od kina oczekuje, to ja nie mówię, nie wartościuję, tylko mówię, że czegoś innego się od kina oczekuje, czy widzi się gdzie indziej w kinie, czy w kinie się widzi jakby chce się albo rozrywki, albo dobrze opowiedzianej historii, albo czegoś, co wytłumaczy też motywację bohaterów, przeważnie psychologicznie właśnie ten, no to tutaj to jest trudne, ponieważ dużo motywacji, dużo psychologii, duże części trzeba jakby albo się domyślić, albo od siebie dać, tak, albo te sobą wypełnić. Dopowiedzieć sobie. Dopowiedzieć, tak, bo nie opowiadamy, tak, poza jednym nam zdaniem, nie cofamy się na przykład do dzieciństwa, albo tak naprawdę... dajemy tylko szybki rozbieg i najchętniej byśmy od razu... Tak, nie ma tej ekspozycji, tej historii bohatera, tak, która go kształtuje, tak, historia startuje od momentu, w którym my już mamy jakieś zaplecze, tak, tego nie ma. My mieliśmy takiego też bohatera, chcieliśmy mieć, który taki jest płynny w różnych sytuacjach, bo jest coś takiego, ja tak zauważyłem, może się mylę, ale w wielu filmach, głównie takich filmach dużych, jest coś takiego, że to jest takie, bo też rozmawialiśmy o psychologii w aktorstwie, ale aktorzy też tak czasem myślą, że na przykład, że jak ktoś jest strażakiem, dajmy na to, to w każdej sytuacji zachowuje się jak strażak. Czyli, że tak gasi pożar, zachowuje się jak strażak, ale jak na przykład rano się budzi, idzie po bułki, zachowuje się jak strażak i w każdej sytuacji się ten... A zawsze ciekawe jest to, jak strażak w pewnym momencie na przykład... Jak na przykład się czegoś boi, to jest najciekawsze. Albo z czymś nie radzi. Nie radzi sobie, prawda? Na przykład, tak? Że nie wytrzymuje, nie jest gdzieś inny. Że się nagle zachowuje jak na przykład, nie wiem, jak poranny, no nie wiem, jak
jak zupełnie ktoś inny, albo jest skrupulatny jak księgowy w pewnych sytuacjach. Nie wiem, no, że to są pewne rzeczy, które ten, więc w zależności od sytuacji ludzie się zmieniają, tak? Czasem się czegoś nie boisz, a czasem z niewiadomych powodów zupełnie dla siebie zaczynasz się czegoś bać. I potem nawet masz jakieś wyrzuty sumienia, że się, albo pretensje do siebie, dlaczego się bałem. Nie potrafisz sobie na to odpowiedzieć, ale mi się wydaje, że tak ludzie jakby tak naprawdę działają. Tak? Że to jest jakby, czasem jesteśmy bohaterscy, a czasem podkulimy ten ogon. Na to się składa, myślę, bardzo wiele czynników. Tak? No to jest w ogóle temat teraz, który poruszyłeś, to jest temat rzeka, nie? W ogóle jak to pointegrować w sobie, prawda? Że właśnie nie jesteśmy jednowymiarowi, to jest trudne, ale... No właśnie, jakby też mnie też interesuje na tym etapie w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, takie połączenie jednak pracy reżysera, scenarzysty, który ma jakąś koncepcję, a jednocześnie korzysta z materiału w jakimś sensie dokumentalnego, którym dysponuje, bo ma ograniczenia, bo no, nie może zrobić 5 dubli, bo budżet też jest ograniczony. I to, co się działo po drodze, to jedno, ale też drugie, z mojego punktu widzenia masa jest w tym filmie, nie mamy na to czasu, ale sytuacji symbolicznych, mikrodialogów, jakichś elementów bardzo oszczędnie a propos tego teatru ubogiego zagranych. I jakie wy chcieliście uruchomić emocje w tym obszarze, na którym mieliście wpływ poza dynamiką sytuacji u widza? Na czym wam najbardziej zależało właśnie w tym kontekście rezonansu takiego? Znaczy, myśmy mieli tak, że ze scenariuszem, scenariusz nam w dużej mierze służył jako pewien szkielet, który miał nam służyć, żeby to się nie rozmyło do końca, bo to zawsze jest możliwość. No tak, to jest dynamika sytuacji. Długie rozmowy mieliśmy, 2 dni spędziliśmy na próbach z Julką i z Piotrem, więc też im tam powiedzieliśmy pewnych rzeczy, które oczekujemy. Ale mieliśmy takie zawsze, i to trochę było takie naszym jakimś takim tematem, miała być nieobecność w ogóle. I to się trochę tego nieobecność tego ojca, ale też jakby takiego nieobecność ciężaru w tym świecie, nieobecność ich w tym świecie tak naprawdę. Odcinanie się, bycie gdzieś dalej, nieobecność też tych ludzi, których się jakby spotyka. Tak? Więc jakby to, ten pewien rodzaj takiej, na pewno nie chcieliśmy wchodzić w jakieś takie bardzo mocne emocje, bo też mamy poczucie, tak mi się czasem często wydaje, że jak się ogląda filmy, które tutaj są na przykład bardzo silne emocjonalnie. Kino ma mnóstwo narzędzi, żeby wywołać emocje. Od montażu, przez zbliżenia, przez efekty specjalne, no wszystko, muzykę i można... I na przykład to kino dotyka pewnego tematu. Czy to jest temat, nie wiem, powiedzmy z czasów II wojny światowej, czy tematów powiedzmy migracji, czy tematów, nie wiem, urągających ludzkiej godności, nie wiem, warunków pracy na plantacjach truskawek w Hiszpanii, tak? To ma się takie wrażenie, że oglądając ten film można to bardzo mocno przeżyć i można nad tym losem zapłakać. Ale wychodząc z kina jednak ma się coś takiego, że coś zrobiłem, przeżyłem to, trochę to przepracowałem. I wychodzi się wtedy z kina z takim poczuciem, że się... poczuciem katarzis w jakimś sensie, jakiegoś. Natomiast nam bardzo chodziło też o to, żeby nie mieć żadnego poczucia katarzis, że to nie jest przepracowane. My jakby nie... Bo to nie jakby nie rzecz w tym, że my sobie coś tam przepracujemy, to też nie rzecz w tym, tylko że jakby być może są rzeczy, których się nie da przepracować, być może są rzeczy, które trzeba pokazać, ale nie ma co ich jakby ani z jednej, ani z drugiej strony jakby dociskać, tak? Że nie ma co też robić z cierpienia ludzi pewnego bądź co bądź przedstawienia, czy nawet film... Suma summarum w pewnym momencie staje się produktem, no, czyli tak naprawdę bazować na tym cierpieniu ludzi, tak? My się zawsze śmiejemy, no mogliśmy, nie wiem, jak, nie mogliśmy to z racji finansowej, ale powiedzmy, moglibyśmy pisać scenariusz, mieć drony, puścić ludzi pontonami po morzu, ale to nie byliby ludzie, tylko kaskaderzy tak naprawdę i to skręcić i być bardzo blisko tych ludzi i jeszcze opowiedzieć, że mały piesek zostaje na plaży, a ktoś odpływa, a tam już są źli strażnicy i to zbudować bardzo tak naprawdę.
Tylko, że to już jest, a dla nas było już wartościujące w jakimś sensie, bo to nie są nasze emocje. My nie wiemy, jakie te emocje tym ludziom towarzyszą. To jest pewna nasza interpretacja ich emocji, interpretacja pewnego świata, który jest. Po drugie, zawsze mieliśmy świadomość, że może lepiej by te pieniądze było przeznaczyć po prostu dla tych ludzi, a nie robić film. I jakby tego się gdzieś tam trzymaliśmy od początku do końca tutaj, jakby żeby tutaj to nie przejść tej pewnej cienkiej granicy, tak, bo to zawsze jest gdzieś tam i moralnie wątpliwe, ale też w sensie dla mnie przy odbiorze jest zawsze wątpliwe, tak, że ja widzę pewną rzecz i czuję, że ktoś mną manipuluje, tak, a jak czyta się na przykład ludzi, którzy opisują pewne traumy i pamiętają na przykład, że na przykład w chwili największego zagrożenia człowiek na przykład nie myśli o tym, tylko na przykład myśli, że go noga swędzi, albo że czymś zupełnie czasem absurdalnym, tak? I to jest już, to jest ciekawsze, tak? Ale to jest doświadczenie tej osoby, więc jeżeli ta osoba będzie chciała opowiedzieć historię, jeżeli ci ludzie, którzy tu przybywają, będą chcieli opowiedzieć swoje historie, to niech oni je opowiedzą tak, jak je czuli. Nie nasza jakby, moim zadaniem jest interpretowanie ich uczuć, ich historii i na ich podstawie wzruszanie innych. Tak? To jest jakby... Ale to ciekawe, co mówisz, bo ja po tym filmie zostałam z takim poczuciem trochę bezsilności i takim, okej, i co teraz? Jakby w takim... No bo tak, z jednej strony tak widziałam tą bohaterkę, że ona tak dość wygodnie żyje, tak, i tam właśnie no, glutenu nie je, nie, dużo ma wrażliwości dla żółwia, dużo czyta, tak, dużo ma różnych tak przemyśleń, no i gdzieś jest tutaj obojętna na pewne, no tam w wielu niuansach było to pokazane, nie, a z drugiej strony miałam takie pytanie, no dobrze, ale to jakby... wiedząc, że jest to, co jest, nie? To jak żyć i czy się wszystkiego pozbawiać, nie? Wszelkich wygód, że to są takie pytania. To, znaczy mi się wydaje, że jakby tragedią naszych czasów jest to, że wpadamy zupełnie nieświadomie i w niezawiniony sposób, żeby to była jasność, pewien konformizm, który jest jakby wymuszony pewną sytuacją. No bo ja zawsze się powołuję, Walter Benjamin coś takiego kiedyś powiedział, co prawda były trochę inne czasy, ale on powiedział, że nie ma żadnego dokumentu kultury, który nie jest jednocześnie dokumentem barbarzyństwa. Cokolwiek robimy jest jednocześnie zawsze obarczone pewnym krzywdzeniem innych. Tak? Szczególnie teraz. Znaczy to już jest posunięte do bardzo daleko. My już nawet sobie nie uświadamiamy sobie tego. I też nie ma możliwości wycofania się. To jest bardzo ciekawe, ponieważ we współczesnym świecie każdy bunt też zostanie jakoś zagospodarowany i zostanie wykorzystany na rzecz tego. No, czy to jest coś takiego, że nie wiem, no, że nie ma trochę ruchu. Znaczy, bo co? No, tak jak mówisz, no, też mamy swoje problemy i te problemy też są ważne. To nie jest tak, że mamy problemy, nie wiem, przestajemy się kochać, nie wiem, rozwodzimy się, umierają nam bliscy, marzniemy, nie wiem, i wiele innych rzeczy przeżywamy to i to nie jest tym nic złego, tak, bo ale z drugiej strony świadomość tego przynajmniej dla mnie, taka świadomość tego, jakby człowiek jest wmanewrowany, a właściwie nie jest wmanewrowany, tylko w jakiś sposób tak wplątany w pewną sieć zależności, która nigdy tak naprawdę do końca nie jest niewinna, to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Ja nie mam odpowiedzi żadnej. Ja nie powiem. Spodziewałam się tego. Nie, chciałbym móc powiedzieć, nie wiem, rzućmy wszystko i gdzieś przeżyjmy to, ale inaczej, ale to by było naiwne z mojej strony. Tak? To nie jest jakby ani możliwe, ani też by nic tak naprawdę pewnie nie zmieniło. No tak, być może chodzi o zadawanie sobie tych pytań, prawda? Czy jest mi to potrzebne, albo czy, no nie wiem, czy właśnie, czy muszę w ten sposób, tak? No. Myślę, że małe zmiany na przykład. Ostatnio sobie myślałem, no tak jak ktoś mi powiedział, no dobrze, no nie wiem,
Może raz można nie wziąć samochodu i nie pojechać, albo można, nie wiem, raz trochę mniej mięsa zjeść, nie wiem, że jakieś drobne rzeczy, ale w sensie takich, czy zastanowić się, nie wiem, nad pewnymi rzeczami, co oczywiście jest dość ciekawe, bo ja o tym myślałem, że Polska jest jeszcze krajem bardzo specyficznym w tym sensie, że cała tak zwana ruchy ekologiczne to są ruchy drogie. Ludzi bardzo często po prostu nie stać, żeby kupować jajka za 20 zł. Ludzi nie stać, żeby, nie wiem, prowadzić, krótko mówiąc, często ekologiczne życie, tak? Więc to jest bardzo też ciekawe, że to też przecież to trzeba o tym pamiętać. No, to jakby jest wszystko gdzieś tutaj połączone. No. No tak, tak słucham dużo uważnie pośród wszystkiego tego, co powiedziałeś, też jednocześnie dla mnie jedna ważna rzecz, że te małe zmiany można uruchomić, bo powiedziałeś, że co zrobić, bezsilność, zostajemy z tym po filmie. A jednak dla mnie wartością tego filmu jest też to, że on trochę wytrąca z takiego letargu życia w dobrym świecie, że w zasadzie jakie mamy problemy dla pierwszego świata, tak? Zaleje nas deszcz, zamarznie, nie dowiozą chleba rano i mamy problem z tym, żeby sobie bułkę do pracy zrobić i biadolimy, tak? I dla mnie ten film jest trochę takim zaproszeniem też do tego, żeby poza swoją świadomością, o której sobie rozmawiamy, w jakichś małych krokach coś jeszcze zrobić, bo główna bohaterka mówi o tym, że trzecia wojna światowa będzie o wodę, że trzeba być świadomym, co tam w nas pierdyknie, dużo czyta, paski informacyjne na ekranach. Wodę mineralną. Tak, się prze... W którym momencie ona to powiedziała? Słucham? Pamiętasz, w którym momencie ona to powiedziała? Jak tam nawadniali. Wody, której było na ten tak, moment, nie miała wody, myła głowę wodą mineralną, bo bała się pająka i tak dalej, i tak dalej. To jest dużo tego typu symbolicznych scen, tak? Natomiast jakby to, do czego zmierzam, to dla mnie wartością tego filmu jest właśnie wytrącenie takiego letargu komfortu, tylko żeby poza świadomością coś z tym jeszcze zrobić. A chwilę sobie rozmawialiśmy też przed spotkaniem, że w zasadzie to od momentu, w którym ten kryzys uchodźczy w media zafunkcjonował, przez media się przewalił, zdążył wygasnąć od tego czasu i są inne headliny, które przyciągają uwagę odbiorcy, bo trzeba walczyć o klikalność, to w zasadzie kinematografia, poza waszą produkcją jednym czy dwoma dokumentami na przestrzeni 4 lat, to w ogóle tego tematu też nie ruszyła, tak? Więc gdzieś tam funkcjonujemy w tych swoich... w tych swoich bańkach. Monolog z mojej strony, ale jakby do czego zmierzam, tak? Zmierzam też do tego, że tak, wy we szóstkę zrobiliście ten film, filmów jest mało, mało ludzi, myślę, też uruchamia się z taką świadomością dotyczącą tego, żeby w tych małych krokach coś więcej zrobić. I tutaj chcę zrobić moc do tego, żeby Państwu trochę oddać też tak. Krok po kroku. Bo już się Pan włączył głos. Sam? Więc tak. Chętnie dokończę tą refleksję. No właśnie, zapraszamy. Tak, zapraszamy do tego, żeby trochę porozmawiać, o czym też dla Państwa był ten film. Być może zadać również pytania naszemu gościowi. Zapraszamy. Ja tak spróbuję jak największym skrócie dwie refleksje. Pierwsza to jest taka, że oglądając ten film, słuchając, jak Pan mówił, tak, o tym, że byliście po śladach, byliście, tak? Ja pamiętam 97 rok, pamiętacie Państwo Powódź w Polsce? Było w lipcu. A ja pod koniec września jechałem przez Wrocław do Kudowy. Jechałem przez tereny najbardziej nawiedzone tą powodzią i dokładnie miałem takie skojarzenie, jak oglądałem ten dzisiejszy film, ponieważ jechałem po śladach. Ja już nie widziałem fali. Fala przeszła. Zostawiła takie ślady, które były na przykład budynek świeżo odmalowany, ale widać kreskę, gdzie doszła woda i ta kreska przekreślała napis piekarnia. Jechałem koło sadu, gdzie wszystkie drzewa były pochylone w jedną stronę, a na drzewach harmonia, zabawki dziecięce, stół, krzesło, tak? W koronach drzew. A w przejściu podziemnym w Kłodzku, gdzie już panie handlowały kwiatami, sufit był cały jakby z wprasowanymi owadami. A życie już wracało. Życie wracało. I to jest jakby taka pierwsza refleksja, a druga, która się z tym wiąże, to mi się wiąże tak, że tytuł filmu jest Via Carpatia, a z tego, co mówiliśmy, ja bym dodał tak dla siebie, taki podtytuł, obok Via Carpatia, że my nigdy nie jedziemy w nurcie tych zdarzeń, które dotyczą innych ludzi, a zawsze jesteśmy krok za tym, obok tego i też trochę bardziej w swoim świecie niż w tamtym, nie? Dlatego jak
Via Carpatia ma podtytuł. Julia mówi o wodzie, to wtedy, kiedy wody jest zabraknie, tak? Gdyby na przykład stało się coś jej żółwiowi, to by pewnie pomyślała o tym, jakie ciężkie życie mają zwierzęta, nie? Tak, i to jest trochę taki smutny, może smutny nie, ale prawdziwy świat nasz. No tak, dużo uwagi dla żółwia, mało takiej empatii dla drugiego człowieka. No to jest dużo tego typu kontrastów, które uchwyciliście, tak? Za pomocą tych niedopowiedzianych takich wrażeń, tak? Na ekranie. To zapraszamy. Zapraszamy. Jakie emocje film wywołał? Czym chcecie się Państwo podzielić? Też jest możliwość zadania pytania. Mnie podobał się ten spokój, który płynął. Ta akcja, mimo dramaturgii tego wątku głównego, była bardzo spokojna. Tam wszystko było wyciszone, nie było przebodźcowania takiego. Była przestrzeń na to, żeby skupić się na postaciach. Była przestrzeń, żeby skupić się na miejscu nawet, w którym to się działo i odczuwać. Bardzo poczułam operatorów, bardzo poczułam te obrazy, bardzo poczułam. Wspaniale tam już te miejsca, gdzie ci uchodźcy byli, ta rzeka. No, świetne to było. Rozmowa z tą kobietą i z dziećmi tej Julii też była dla mnie jakaś bardzo ważna. Pokazała, jak można w takim miejscu nawiązać kontakt, jak ta rodzina starała się zaistnieć, pokazać się. Te dzieci tam, prawda, prezentowały te swoje piosenki. Właśnie to wszystko było w tym, tak ja odebrałam w tym filmie, ukryte w sposób taki subtelny. Nie było to takie właśnie bombardowanie, gdzie człowiek wychodzi i właściwie jest odurzony. A tu było, to były takie półtony, takie subtelne niuansiki, które wzbudzały albo zachwyt, albo właśnie tam zwróciłam uwagę na to, tak po kobiecemu, jak ona mówi, no schowaj te pieniądze, prawda? Więc też takie drobiazgi ludzkie pokazane, nie wiem, czy to było zamierzone, czy ona sama, pani aktorka grająca tą rolę, od siebie to dodała. Także i ta droga właśnie, ta droga była cudowna. Naprawdę ja gdzieś płynęłam tam razem z tymi bohaterami, przemieszczałam się. Świetne to było, bardzo dziękuję. To, co pani powiedziała, to jest dla mnie właśnie przykład, jak możemy się różnić w odbiorze filmu. Ja odwrotnie odebrałam. Dla mnie ten film był cały czas niespokojny. Tam w ogóle nie czułam spokoju, nie czułam takiej beztroski. Ja to odbierałam bardziej między słowami i tam było dla mnie bardzo dużo niepokoju. W każdym momencie. A ten dialog, który oni narzucili tym ludziom nad morzem, to była właściwie najdłuższa ich rozmowa między sobą. Coś im zastępowała, ten dialog między nimi. Także odebrałam to zupełnie inaczej i ten niepokój we mnie jest w tej chwili cały czas. Także tutaj się bardzo różnimy, no i tak o to chyba chodzi, żeby odbierać po swojemu. Jeżeli mogę, to ja się podzielę z jakby refleksją z tego filmu, kojarzy mi się z cytatem z piosenki pana Kazika Staszewskiego Po co wolność z lat 80. jeszcze jeden z pierwszych jego utworów, gdzie jakby ten fatalny świat, tak, podzielony granicami, z ludźmi, których kochasz, rozmawiasz tylko listami. Czujesz ich jedynie przy pomocy pocztowego kleju, tylko dlatego, że mieszkają w innym kraju. I to jakby to było w latach 80. My później weszliśmy, wiadomo, do Lech Wałęsa, 89 rok. W dzisiejszych czasach wydaje się, że jakby już jesteśmy wolni, tak? Bo po co wolność się nazywał ten utwór. No, natomiast dodaję to do refleksji, że my już okej. Okay. Weszliśmy do Schengen, ja sam w 2004 wyjechałem na Saksy do Anglii i jakby się poczułem wolny, tak? Natomiast no, teraz zdajemy sobie sprawę, że jednak
I ktoś mówi welcome, że, tak? Że i ktoś się tego, a teraz jesteśmy, jakby widzimy tak samo jak Ukraińcy dzisiaj próbują wchodzić do nas, tak? No i jakby jednak jest wiele krajów, wielu ludzi, którzy jednak wolni, no nikt nie jest jeszcze tak do końca wolny. Większość nie jest. To jest taki paradoks, nie? Że większość nie jest. To tak też Pani mówiły, mi się też taka refleksja nasunęła, że dla mnie ten film jest o kontrastach w ogóle, wypowiedzianych i obrazem, i słowem. Oni jadą, przemierzają Schengen i mogą, w drugą stronę tak. Ktoś nie może, tak? Paszport dla żółwia, paszport dla człowieka. Brak możliwości. Oni nie chcą z kimś rozmawiać, bo mają GPS-a, więc nie chcą podejmować, inicjować kontaktu, wchodzić w interakcję, tak, to jest mój odbiór, z niskim poziomem zaufania, a jednocześnie i w Warszawie, a później już tam na miejscu w Macedonii, ktoś oddaje im pieniądze na dużym poziomie zaufania, bo nie dał im tego, czego co miał nie dostarczyć, tak? W sensie możliwości spotkania. I teraz tych kontrastów tam jest bardzo, bardzo dużo właśnie wypowiedzianych w taki symboliczny sposób. Być może ten niepokój również, o którym Pani mówiła, wynika z tego, że ktoś nas takiego pozornego poczucia spokoju, że żyjemy w jakiejś takiej bańce, to co też mówiłeś, że my już mamy dobrze i nie musimy o pewne podstawowe rzeczy walczyć, wyrywa, że po prostu wyrywaliście takim sposobem opowiadania widzów z takiego pozornego spokoju. Dla mnie to jest wartość kina, jeżeli właśnie film potrafi uruchomić taki rodzaj niepokoju, żeby się zacząć nad tym w ogóle zastanawiać, tak? co za tym stoi. Puenta naszego spotkania. To tak? Ochotnika na puentę. Ja chciałem powiedzieć jedno słowo. Na pewno jest to bardzo ciekawe dzieło artystyczne. Podkreślę dużymi literami artystyczne, ponieważ budzi emocje, których zawsze na każdym filmie oczekujemy, prawda? Każdy innych emocji oczekuje, a tutaj ten film bardzo ciekawe emocje wyciągnął z nas i tak teraz jeszcze to podsumowanie, wyciągnięte te różne informacje, które może umknęły, jak to się składa w jedną całość, no to naprawdę fajne dzieło artystyczne. Gratuluję Państwu. Dziękuję Państwu za przybycie, Państwu za obecność.